Dzień dobry Państwu, Tomasz Lecia. Ja będę mówił bardzo krótko. Koniec jest, ale już jest zadowolony. Ten projekt wystąpienia dotyczy zgodności miast na kanał powiatu do zapewnienia finansowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Już wielokrotnie było mówione o tym, że miasta są niezmiernie ważne. Tutaj kilka statystyk tam przytoczę. Miasta są tak naprawdę motorem wzrostu gospodarczego, nie tylko u nas, ale w większości krajów rozwiniętych, zwłaszcza tych najbardziej do organizacji OECD. Dane ostatnio pokazują, że miasta, czy obszary metropolitalne, czyli obszary na terenie, które mieszka powyżej 500 tysięcy mieszkańców, w Polsce wygenerowały 48% przyrostu PKB od lat 2000-2016. Natomiast pozostało obszary miejskie, czyli 50-500 tysięcy mieszkańców, które wynoszą prawie 30%. Co by oznaczało, że wszystko to, co jest miastem, jego kontrybucja do wartości dodanej i do PKB jest nie wiem, tak ważne jest, aby skoncentrować się na miastach i na potencjale do finansowania tego rozwoju. Dane Ministerstwa Finansów, które pokazują z jednej strony dochody, plan usług wykonania, z drugiej strony wydatki, plan usług wykonania. W dwóch kolejach, to taki trochę słowo widać, fioletowy to jest 2010, zielony to jest 2017, czyli najbardziej aktualne dane. Największą uproszczeniem, Szanowni Państwo, to pokazuje tak naprawdę jedną rzecz. Mamy bardzo wiele miast na pewno powiatów, które nie potrafią ani wykonać budżetu, w rozumieniu wydatki dochodów. Bardzo wiele spośród nich, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętali o tym, że tych miast nie jest aż tak dużo, jeżeli popatrzymy na wskaźniki, kiedy pokazują dotyczące tego wskaźnika na miejscu wykonanie, no to niestety w przypadku wydatków w 2017 roku 64 podmioty na 67, jeśli dobrze pamiętam, nie potrafiło miało problem, żeby wykonać 100% wydatków. Tudzież błąd efektywności gospodarczej poniżej 2%. Więc mamy 100 problem. Oczywiście to trochę się polepszyło względem roku 2010, tylko drugim powód to w tym jest aż tak dużo. Jeżeli popatrzymy natomiast już wejście tak naprawdę w ten obszar zdolność do zapewnienia finansowania. Czyli przede wszystkim powinniśmy popatrzeć na to, jakie są zobowiązania na ostatnio powiatu i jak zmieniają się w czasie. Jak Państwo widzą, mamy notujemy bardzo wysoką dynamikę wzrostu praktycznie wszystkich podstawowych źródeł finansowania zobowiązań, czy to poprzez kredyty pożyczki, czy to papiery wartościowe. Jedyny obszar, gdzie możemy mówić, że sytuacja jest relatywnie dobra, to są wymagane zobowiązania dla socjalnego terytorialnego i dla świata zewnętrznego. I tam ta sytuacja wygląda pozytywnie. Jeżeli popatrzą, chciałbym zwrócić uwagę tak naprawdę tylko na jeden obszar. Kredyty pożyczki plus papiery wartościowe. O ile papiery wartościowe zwiększyły się, jest oczywiście dodatnia dynamika, zwiększyła się to wartość, to jest wykorzystywane. Zwrócę Państwa uwagę na to, że niewykorzystywani są zagraniczni dostarczyli kapitał w postaci papierów wartościowych w latach poprzednich, w 2010 było to zauważalne, obecnie całość jest finansowana na kraju. To jest oczywiście pewien plus, ponieważ nie mamy do czynienia z ryzykiem plusowym, mamy koniecznością ponoszenia z tego typu dodatkowych kosztów zabezpieczeń. Natomiast mówię Państwu w ogóle jeszcze na drugi aspekt dotyczący kredytów pożyczek. Tutaj akurat mamy zarówno wzrost, mamy bardzo ważną dynamikę zarówno po stronie podmiotów krajowych, podmiotów zagranicznych. Jeżeli byśmy weszli na przykład w top 5 największych handlowych racji w Polsce, to zobaczymy, że my się bardzo ładnie losą nam zobowiązania do tak opcji. Oczywiście wskazuje na pewno niezbyt przemyślane decyzje zarządcze po stronie osób zajmujących się finansami tychże podmiotów. Jeżeli popatrzymy natomiast na sytuację finansową wszystkich miast na przykład powiatu, gdzie zagregowane jest na poziomie według województw, zobaczymy tak naprawdę na wynik. Tutaj oczywiście to przeliczyłem per capita, bo to też jest taka dobra miara, która po prostu pokazuje nam w sposób syntetyczny, jak samorządy, czy miasta na temat powiatu, radzą sobie z, no właśnie, dochody versus wydatki, tak? Czyli jaki jest wynik finansowy.
Jeżeli Państwo popatrzą na ostatnią kolumnę, to tak naprawdę możemy zauważyć, że jest zauważalna liczba miasta, powiatu nie potrafi panować ani nad stroną dochodową, ani nad stroną wydatkową. To stanowi dość duże wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju, ale również dla długoterminowego rozwoju, ponieważ w dalszym ciągu miasta na krajach powiatu, czy w ogóle samorząd w Polsce jest wystawione na pewne zjawisko związane z delegowaniem zadań ze strony rządowej i z drugim finansowaniem. To niestety widzimy również tego efekt. Żeby bardzo krótko, 5-6 minut wszystko podsumować. Zwróćmy uwagę, Szanowni Państwo, na dwa niestety zjawiska. Miasta na krajach powiatu coraz częściej korzystają z zewnętrznego finansowania potrzeb zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Mieliśmy już tak dany przykład, co się dzieje, kiedy gmina będzie zbyt często korzystać z usług podmiotów finansowych, które są tymi bankami. Pierwszy upadłość gminy właściwie w ciągu ostatnich 10 lat to został przećwiczony. I to, co dla nas również ważne, zwłaszcza w kontekście tego, że gminy czy miasta na krajach powiatów, dla nich bardzo ważnym źródłem przychodów są udziały w podatku dochodowym. Wszystkie największe organizacje międzynarodowe zajmujące się prognostykami gospodarczymi, czy tam się to międzynarodowy Fundusz Walutowy i OECD wskazują na przednie rosnącą presję dotyczącą dynamiki rozwoju PKW w 2019 i 2019. Mówiąc tak bardziej w sposób opisowy, na pewno nie będziemy mieli tak wysokiego wzrostu gospodarczego jak w ostatnich latach, co niestety będzie znaczącym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza miasta powiatowego. Bardzo dziękuję, przepraszam, że mówiłem tak długo i dziękuję za uwagę.